Cześć! Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku Martwego Punktu powieści Logi. E, kot właśnie mnie opuścił z ramienia chyba, za głośno mówię. E, ale jak wiecie, będzie oczywiście z nami przez cały filmik, bo teraz jest oczywiście środek nocy. Środek kociej nocy. E, więc chciałabym dzisiaj zrobić coś, co planowałam zrobić od jakiegoś czasu, czyli połączyć przyjemne z pożytecznym, chociaż obie te rzeczy są dla mnie niezwykle przyjemne. Jak wiecie, wykładam kreatywne pisanie na Uniwersytecie w Kent, i obecnie zaczął się nowy semestr, i ten nowy semestr to nowe tematy do poruszenia. Co tydzień wraz z moimi studentami przerabiam jeden wybrany temat związany z pisaniem. I czasem jest to opis, czasem są to dialogi, czasem jest to mój kochany temat, czyli głos postaci, czasem jest to styl, czasem jest to wybór narracji i to, jaki to ma wpływ na nasze pisanie. Jak widzicie, piękny grzejnik za mną, ale. W Anglii jest cieplej niż w Polsce, ale nadal zimno. Więc od jakiegoś czasu chciałam zrobić coś takiego, żeby połączyć rzeczy, które robię na uniwersytecie, z tym, co robię na powieściologii. I dzisiejszy dzień jest właśnie takim dla mnie dniem. Chciałabym nagrać filmik, w którym będę mówić o tym, o czym dosłownie rozmawiałam niecały tydzień temu z moimi studentami. I o ile mam już filmik, który dotyczy tego tematu na. YouTube powieściologii, to ten temat jest właściwie nie do wyczerpania, i można o nim mówić przez wiele, wiele, wiele lat właściwie książki są napisane na ten temat i wiem, że dla wielu z Was jest to dosyć problematyczny temat. Niektórzy go kochają, niektórzy go unikają, i dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam, jak wykorzystać um, opis i jak wykorzystać opis tak, żeby nie zanudzić czytelnika na śmierć i przede wszystkim popchnąć fabułę swojej powieści do przodu przy użyciu opisu. Widzicie ten mały nos, jak te małe uszka. Um, więc najpierw chciałabym Wam powiedzieć o tym, jak wyglądają moje zajęcia na uczelni, to znaczy jak ja je prowadzę, bo to jak one wyglądają zależy całkowicie ode mnie. Jest to niesamowita wolność i jestem z tego strasznie dumna i strasznie się z tego cieszę, że uniwersytet daje mi takie zaufanie i mogę prowadzić te zajęcia tak, jak uważam jest to najlepsze dla moich studentów. Przede wszystkim obecnie prowadzę dwie grupy ćwiczeniowe. Te grupy są małe w porównaniu z tym, z czym zazwyczaj pracuję. Więc zazwyczaj mam grupy około 16 osób. Tym razem moja grupa, jedna to 10 osób, druga to 8 osób, więc właściwie połowy tego, co zazwyczaj mnie spotyka. Na początku byłam trochę zestresowana taką małą ilością osób, ale bardzo szybko okazało się, że to działa tylko na korzyść. Mamy więcej czasu na ćwiczenia pisarskie, mamy więcej czasu na Zawiązywanie jakiejś relacji między studentami i więcej czasu, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, co jest dla mnie niesamowicie ważne. Więc jak wyglądają takie zajęcia? Przede wszystkim jest jakaś lista lektur. Oczywiście nie jest ona tak istotna jak. Jeżeli chodzi o nauczanie literatury angielskiej, gdzie rzeczywiście studenci pracują z każdym zdaniem, z każdym akapitem i mają dookoła siebie wielu, wielu krytyków, którzy pozwalają im zrozumieć bardziej e, teoretycznie tekst, z którym e, pracują, e, to ja skupiam się głównie na małym aspekcie całego tekstu. Więc e, o ile moi studenci mają czytać, załóżmy, powieść, to patrzą na tą powieść nie na. Całość, nie jako na całość, ale patrzą na jeden wybrany element w kontekście tej powieści, na przykład opis, na przykład głos albo dialogi. Bardzo często pozwalam im wybrać mały fragment, na którym będziemy się skupiać podczas moich zajęć. Więc zamiast omawiać każdy poszczególny rozdział i każdy poszczególny dialog, wybieramy jeden, jedyny dialog w tej całej powieści i skupiamy się podczas zajęć na tym dialogu. Ale mnie jako nauczyciela bardziej interesuje to jak pracują moi studenci, więc e, lista lektur tak naprawdę pozwala mi tylko dać jakiś kontekst i temat moim studentom oraz e, to jest jakby jakaś referencja. Dzięki temu możemy nawiązać do konkretnego przykładu, ale nie chcę nigdy żeby moi studenci się do tego przykładu ograniczali. Bardzo zawsze zachęcam moich studentów, żeby pracowali też z filmami i z serialami. To też jest sposób opowiadania historii, który jest niesamowicie ważny, więc podstawą mojego przedmiotu jest przede wszystkim wszystko, co jest historią um, i nie ograniczamy się do tej listy, która jest dana przez Uniwersytet. Tak jak powiedziałam, jeszcze bardziej ważniejsze od tej listy lektur jest dla mnie pisanie moich młodych pisarzy, więc większość moich zajęć opiera się głównie, głównie na robieniu ćwiczeń pisarskich mojego autorstwa. Każdy temat to zupełnie inne ćwiczenie i każde te ćwiczenie robimy w klasie, po czym omawiamy je Proszę kilka osób, żeby przeczytało swoje fragmenty i każde wypowiadać na temat tego, co sądzą na ten fragment um, Oczywiście pisanie na miejscu jest, niesie ze sobą wielkie ryzyko, ten tekst nie będzie dobry Ten tekst będzie bardzo podstawowy, student ma 10-15 minut, żeby napisać fragment Mały akapit, czasem dwa akapity, czasem nawet jedno zdanie, więc nie wymagam od tego fragmentu, żeby był perfekcyjny. To, co mnie interesuje, to to, jakie doświadczenie miał student pracując z tym ćwiczeniem, z jakimi problemami się spotkał, jak je rozwiązał i co może te ćwiczenie w nim zainspirowało. Więc omawiamy ćwiczenie nie analizując jakość pisania, ale analizujemy, co te ćwiczenie mogło dać naszemu pisaniu. Zawsze zachęcam moich studentów, żeby podeszli do tego samego ćwiczenia później w domu i, i część z nich to robi, część z nich oczywiście tego nie robi. Ale ci, którzy robią, zauważam, um, dochodzą do zupełnie większych wniosków niż ci, których to oczywiście o mnie. Um, oprócz tego daję moim studentom prace domowe i szczególnie na tym przedmiocie, który teraz prowadzę, jest to dla mnie bardzo ważne. Moi studenci to pierwszy rok uniwersytetu, czyli mają 18-19 lat. Większość z nich już coś pisała i miała te swoje pisarskie haje i ekstazy. Natomiast teraz po raz pierwszy spotykają się z czymś jak blokada pisarska, zaczynają oceniać swój tekst jakościowo, zaczynają porównywać swój tekst do innych, nagle są otoczeni świetnymi pisarzami, więc jest to dla mnie bardzo ważne, żeby stworzyli sobie takie środowisko, gdzie ciągle-ciągle ciągle muszą pisać, więc daje im różne prace domowe. Zazwyczaj jest to ćwiczenie, ale bardzo często jest też to. Szukanie czegoś w Twoim otoczeniu. Na przykład za tydzień będziemy robić trochę poezji, część moich studentów to poeci, więc chciałabym, żeby znaleźli teksty, które widzą na co dzień, które nie są poezją i będziemy zamieniać je na wiersze. Na przykład jakieś ogłoszenia w gazecie, na przykład jakieś reklamy na Facebooku, na przykład jakieś wiadomości oznaczenia komunikaty, które widzą, nie wiem, na przystanku autobusowym, na siłowni, w sklepie i tak dalej. Jestem bardzo podekscytowana, znowu jest to ćwiczenie mojego autorstwa. Oczywiście nie, nie jestem jedyną osobą, która prowadzi ten przedmiot, więc często wymieniają się z innymi pisarzami pomysłami, czasem dzielimy się ćwiczeniami. No więc tak wygląda generalnie struktura tego przedmiotu, który obecnie uczę. Jest to bardzo wypełnione silnie ćwiczeniami, jest to silnie nastawione na doświadczenie studenta i to, co chciałabym osiągnąć, to to, żeby student znalazł swój głos podczas tego przedmiotu. Semestr trwa około 12-14 tygodni. Mówię około, bo ja nigdy nie pamiętam takich administracyjnych informacji, po prostu tam przychodzę. I wiem, że jest to niemożliwe, żeby w tym czasie napisać świetną powieść, ale jest to możliwe, żeby znaleźć temat i znaleźć swój głos, który pozwoli tę powieść później napisać. I chciałabym też zorganizować na powieściologii warsztaty, które w jakiś sposób przypominałyby to, co robię na uniwersytecie. Jest to absolutnie niesamowite doświadczenie, pracowanie z tą samą grupą studentów i obserwowanie tego, jak ci studenci się rozwijają. Jak na początku niektórzy bardzo boją się dzielić swoimi tekstami, po czym szósty tydzień sami zgłaszają się do tego, żeby te teksty czytać. Niesamowite jest to zobaczyć, jak ktoś znajduje ten temat. Jak ktoś czuje się coraz pewniej ze swoim głosem i jak zaczyna zauważać, że jego głos jest zupełnie inny od głosu kogoś w tej samej klasie. Więc e, obecnie pracuję nad programem warsztatów powiesiologii, które by miały miejsce na przestrzeni, załóżmy, pięciu e, albo siedmiu tygodni. I byłyby oparte na jakiejś liście lektur, na jakichś krótkich tekstach. Oczywiście nie chciałabym zawalić Was taką ilością materiałów, z jaką pracują moi studenci, którzy oprócz mojego przedmiotu mają też mnóstwo innych przedmiotów, ale jest to ważne, żeby mieć jakiś punkt odniesienia i żeby móc nawiązywać do tych samych materiałów, kiedy rozmawiamy o jakimś temacie. Więc dzisiejszy odcinek powieści logi będzie niejako opierał się na tym, co robię na uniwersytecie. Oczywiście nie mamy listy lektur, więc nie możemy przywołać żadnego fragmentu, ale powiem Wam trochę o tym fragmencie, który dałam moim studentom. Oprócz tego dam Wam jedno ćwiczenie, które będziecie mogli zrobić oglądając ten filmik, i dam Wam jedno ćwiczenie, które będziecie mogli ze sobą zabrać do domu. Powiem Wam też, jak te ćwiczenie domowe. Pomoże Wam podejść do kolejnego tematu, jaki chciałabym poruszyć w, w kolejnym odcinku Martwego Punktu Powieściologii. Na zajęciach z kreatywnego pisania, które prowadziłam tydzień temu, rozmawiałam z moimi studentami, z moimi młodymi pisarzami na temat opisów i tego, jak stworzyć opis, który dla czytelnika będzie ważny. Bo oczywiście możemy opisywać wszystko, co dzieje się dookoła nas, możemy opisywać wszystkie szczegóły pomieszczenia, w którym znajdują się nasi bohaterowie, możemy opisywać wygląd naszych bohaterów. Strasznie szczegółowo, ale pytanie zawsze jest, czy to wszystko jest potrzebne i dlaczego teraz nasz czytelnik musi o tym wiedzieć. E, więc, jeżeli śledzicie powieściologię, na pewno wiecie, że to są dwa pytania, które prowadzą mnie przez cały proces pisarski: dlaczego to jest ważne i dlaczego to jest ważne teraz. I te same pytania stawiam sobie, kiedy tworzę opis. Um, bardzo często problem polega na tym, że pisarz opisuje coś, co jest oczywiste dla czytelnika i chcemy pozbyć się tej e, dziwnej relacji. Czytelnik wie jakieś rzeczy o miejscach i o rzeczach, które opisujemy. Są też rzeczy, których czytelnik nie musi wiedzieć o pewnych rzeczach, które opisujemy, więc musimy znaleźć ten idealny balans między tym, co jest ważne, tym, co jest ciekawe i tym, co tak naprawdę nie, czytelnika nie będzie interesować i od czego to zależy. Oczywiście oprócz tego suchego opisu, który będziemy tworzyć, który ma zawierać te wszystkie szczegóły, które są dla czytelnika ważne, kiedy już uda nam się to ocenić, musimy też zastanowić się, co czyni ten opis naszym, bo to, jak ja opiszę jakiś pokój, będzie zupełnie inny od tego, jak ty opiszesz ten pokój. Więc musimy znaleźć gdzieś ten głos, który sprawi, że twój opis będzie inny od mojego opisu. I jak znaleźć ten głos? Um, więc na zajęciach e, przywołałam fragment jednej z moich ukochanych obecnie książek. Czytam książkę, jeżeli śledzi się mnie na Instagramie. Założyłam ostatnio nowy Instagram, teraz już na poważnie, a nie taki osobisty. Um, znaczy osobisty, ale pisarzowy bardziej niż osobisty. Kasiowy chodzący na koncerty jazzowe i słuchające e, i gotujące dobre rzeczy w domu. E, mój nowy Instagram opiera się na tym, co czytam. Mówię o tym, z kim się spotykam, jeżeli są to pisarze i co robię w moim pisarskim życiu. I mój Instagram to po prostu powieściologia. I na Instagramie wrzuciłam ostatnio dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie to było mojej klasy, przed tym, jak wypuściłam ich wszystkich do biblioteki, żeby szukać szczegółów. O tym trochę później. A drugie zdjęcie to zdjęcie książki, którą właśnie czytam, i jestem absolutnie w niej zakochana i strasznie wam ją polecam. Nie jest jeszcze przetłumaczona na język polski, ale bardzo ją polecam w języku angielskim, jeżeli to nie jest dla was język straszny. Książka nazywa się Milkman, autorstwa Anny e, Burns, i tam właśnie wzięłam fragment, który analizowałam z moimi studentami. E, fragment jest opisem lekcji francuskiego. Podczas tej lekcji francuskiego nauczycielka przywołuje. Fragment książki, którą czytają jej uczniowie. W książce autor pisze o tym, że niebo nie jest niebieskie, co zupełnie oburza całą klasę. Trzeba powiedzieć, że książka Anne Burns um, ma miejsce fabuła książki ma miejsce w mieście w Irlandii, potencjalnie w Belfastie, chociaż nie jest to powiedziane. Jest to bardzo konserwatywne miejsce, gdzie wszystko jest czarno-białe, gdzie pewne zasady muszą być takie, jakie są, gdzie nikt nie może się wyróżniać, gdzie. Um, gdzie od pokolenia przez pokolenie przez pokolenie wszystko ma być takie same. I wszystko co wychodzi od normy jest uważane za niebezpieczne, radykalne, niepokojące. Um, I stwierdzenie, że niebo nie jest niebieskie oburza klasę, dlatego że klasa jest e... dlatego bo niebo musi być niebieskie, bo niebo zawsze było niebieskie, bo jest to pewna zasada, jakaś reguła, o której zawsze wiedzieli i ona jest teraz um, prawda jest, o um, mój Boże, brakuje mi słowa. Sami wiecie o co chodzi. Generalnie jest podważana, tak, te słowo to jest podważana przez nauczycielkę francuskiego. Nauczycielka francuskiego oczywiście nie jest jedną z nich, co jeszcze bardziej radykalizuje całe doświadczenie. E, więc opis jest dosyć prosty, jest rozmowa między studentami o tym, że niebo nie jest niebieskie, czy jest niebieskie, i oni myślący, i główna bohaterka, narratorka całej książki, która jest. E, przerażona tą sytuacją, tym podważaniem niebieskości nieba, przede wszystkim dlatego, że sama wie, że ta niebieskość nie jest do końca prawdą. E, tydzień wcześniej, przed tym wydarzeniem, narratorka widzi zachód słońca ze swoim chłopakiem e, prawie chłopakiem on się nazywa w tej książce, bo nie są oficjalnie razem e, więc widzi zachód słońca ze swoim prawie chłopakiem i wie doskonale, że niebo potrafi mieć więcej niż jeden kolor. Dlaczego ten opis był dla mnie taki ważny, i dlaczego tak dużo czasu poświęciliśmy z moimi studentami? Bo poświęciliśmy pół godziny analizując ten opis, analizując wszystkie zdania i analizując właściwie bardzo prosty opis, bo opis w pewnym momencie nauczycielka bierze swoich studentów do okna i każe im opisywać niebo. Oczywiście wszyscy mówią, że nadal jest niebieskie, ale narratorka widzi, jak niebo zmienia się dosłownie przed ich oczami, i że w tym niebie nie ma żadnego niebieskiego koloru, kiedy bardziej się mu przygląda. Poświęciliśmy temu dużo czasu, ponieważ to co robi autorka, to wykorzystuje prosty opis po to, żeby przekazać jakieś bardzo silne ideały, które rządzą światem jaki opisuje. Żeby pokazać um, jak to społeczeństwo jest konserwatywne i jak przerażone czymkolwiek co jest nowe i inne. I dowiadujemy się też o tym, że narratorka nie żyje w zgodzie z sobą i że bardzo boi się przyznania czegoś o czym bardzo dobrze wie. I co ją to kosztuje, co straci, jeżeli się do tego przyzna. I chciałabym, żebyście, żebyś zauważyła, zauważył, tak jak moi studenci potrafili zauważyć, że opis nie jest tutaj po to, żeby pokazać, jakiego koloru było niebo. Opis został wykorzystany po to, żeby powiedzieć coś bardzo ważnego o świecie, w jakim znajduje się czytelnik i o tym, co robi nasza bohaterka w tym świecie. I jaki konflikt, z jakim konfliktem musi sobie radzić? Moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli trzeba wiedzieć, którą musisz wiedzieć o opisie. To